Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest nowy program w ofercie Autodesk, Autodesk Structural Bridge Design 2014. No i na tej prezentacji chciałem Państwu przybliżyć, do czego ten program może być zastosowany, jakie są no, takie najbardziej najbardziej można powiedzieć oczywiste miejsca jego zastosowania, jak również chciałem pokazać podstawowe funkcjonalności tego programu, te miejsca, te elementy, w których program no, w jakiś sposób się wyróżnia. A gdzie, tak tytułem słowa wstępu, ten program się wyróżnia i do czego jest on przeznaczony. Jego takim podstawowym zastosowaniem, jak nazwa wskazuje, jest projektowanie związane z mostami. Głównie tutaj takim przeznaczeniem są mosty małe i średnie. Jest takie podstawowe informacje na temat samej aplikacji. Przede wszystkim jest wydajny przepływ pracy, co będę chciał pokazać. I ten przepływ pracy, wymiana danych odbywa się w obrębie tej jednej aplikacji. Tutaj możemy korzystać z różnych modułów i dość płynnie wymieniać się informacjami, uzupełniać dane w zależności od tego, co chcemy uzyskać. Kolejna rzecz to zagadnienia związane z optymalizacją obciążeń, w tym linii i tutaj, co myślę, warto podkreślić, również powierzchni wpływów. Program współpracuje z aplikacją AutoCAD. W związku z tym możemy model, czy to przekroju, czy to jakiegoś elementu konstrukcyjnego, przygotować w programie AutoCAD i przesłać do aplikacji Structural Bridge Design. Oczywiście możemy taki model zamodelować już wewnątrz tego programu, nie korzystając z żadnych narzędzi zewnętrznych. I kolejna funkcjonalność, na którą warto zwrócić uwagę, to jest analiza w czasie rzeczywistym. To też będę starał się pokazać wszystkie zmiany, które będziemy nanosić podczas projektowania. Będziemy od razu mogli analizować, no przede wszystkim analizować ich wpływ na pracę konstrukcji i wyniki. Kolejna rzecz, która program na pewno wyróżnia, to są normy projektowe i narzędzia, które pozwalają zoptymalizować projekt, zaprojektować no, tak, aby maksymalnie wykorzystać nośność elementów konstrukcyjnych. I jeżeli chodzi już o samą strukturę programu, jak on jest, że tak powiem, stworzony, jak jest zorganizowany, to tu mamy jak gdyby takie trzy główne obszary pracy w tej aplikacji. I analizy, które wykonujemy, możemy wykonać na trzech oddzielnych jak gdyby obszarach. Tutaj możemy przeprowadzić analizę związaną z samym przekrojem, którym chcemy analizować. I tutaj również, to nie musi być tylko przekrój jakiś prosty, tutaj możemy analizować przekroje złożone, możemy analizować przekroje złożone również z elementami, z dźwigarami sprężonymi. Także tutaj ten obszar zastosowania dla samego przekroju już jest dość spory. Kolejny obszar to jest analiza związana z samym dźwigarem, czyli takie, można powiedzieć, analizy na poziomie belki. I trzeci obszar zastosowania to są analizy już związane z analizą samej konstrukcji, oczywiście z najszerszym jak gdyby zastosowaniem możliwości programu. I tutaj myślę, warto nadmienić, że z poziomu analizy konstrukcji my zawsze możemy się wrócić, czy jak gdyby zaczytać dane, które dla jakiegoś elementu belkowego
czy wyniki w zasadzie dla elementu belkowego udało nam się uzyskać, analizując tą całą konstrukcję w sposób taki bardziej globalny, wrócić na poziom belki i analizować belkę, ale no w takim ujęciu trochę szerszym, z bardziej dokładnymi obciążeniami na przykład. I jeżeli chodzi o cykl związany z projektowaniem, czyli w jaki sposób należy pracować w programie, no tutaj tak najprościej można ten program scharakteryzować, jak gdyby ideę pracy w tym programie, od szczegółu do ogółu. Czyli zaczynamy od zdefiniowania elementów konstrukcyjnych, przekrojów, takich, które będziemy używać, które będziemy potrzebować, elementów no już bardziej takich złożonych, czyli na przykład jakichś dźwigarów zespolonych z rozplanowanym zbrojeniem i tego typu zdefiniowane elementy przypisujemy, czy możemy przypisać, bo oczywiście moglibyśmy analizować również, tak jak wspomniałem, same bezpośrednio elementy belkowe. Możemy przypisać do elementów konstrukcyjnych i analizować taki model w takim ujęciu globalnym. Kolejna rzecz to definiowanie obciążeń. Tutaj warto moim zdaniem podkreślić fakt, że program jest wyposażony w kilka norm, między innymi w eurokody. W związku z tym mamy możliwość, użytkownik ma możliwość automatycznego definiowania obciążeń, korzystając z odpowiednich zapisów normowych. Kolejny etap to oczywiście analiza już wyników, obliczeń, sprawdzenie naszej konstrukcji, ewentualnie nanoszenie jakichś zmian i ponowne analizowanie. A na to wszystko możemy na koniec stworzyć raporty z obliczeń, dość czytelne, precyzyjne, natomiast nie nadmiernie rozbudowane, więc dość dobrze i w jasny sposób można je czytać i pozyskać potrzebne informacje. I teraz kilka takich przykładów. Ten sam, jak Państwo widzicie, ten sam przepływ pracy, o którym przed chwileczką mówiłem, możemy zastosować dla jakiegoś bardzo prostego modelu, tak naprawdę złożonego z jakiejś prostej dwuprzęsłowej belki, jak również, jak widać na tym obrazku poniżej, dla bardziej złożonych elementów, bardziej złożonych układów konstrukcyjnych. Tutaj proszę zobaczyć przykład takiego mostu. On był zamodelowany, jak widzicie, w programie AutoCAD i importowany do programu Structural Bridge Design. Na to po raz kolejny zwracam uwagę, dlatego że to jest na pewno duża siła tego programu, to, że korzysta z norm, że możemy generować w sposób automatyczny obciążenia, tłumienie wpływów, powierzchnię wpływów, obwiednie. A tutaj przykład takiego wygenerowanej powierzchni wpływu dla no takiego prostego, powiedzmy, mostku, może tak. I ostatnia rzecz, projektowanie w czasie rzeczywistym. Dzięki temu mamy możliwość szybkiej weryfikacji projektu, możemy sprawdzić, w których miejscach następują jakieś, czy pojawiają się jakieś problemy, czy miejsca, na które warto albo należy zwrócić uwagę, i zmiany, które nanosimy od razu, uwidaczniają nam się w postaci na przykład takiej graficznej, co pozwala nam na skuteczną i szybką analizę i wprowadzenie zmian w projekcie.
I o tym wspominałem na koniec tej takiej części wstępnej. Jeszcze uzupełnię te informacje. Normy projektowe, normy, no wszystkim są dostępne eurokody. Tutaj na naszym rynku na pewno najbardziej to nas będzie interesować, ale jak również Państwo widzicie normy amerykańskie czy australijskie. Może taki tytułem jeszcze zupełnego ostatniego słowa wstępu. Oczywiście, tak jak wspomniałem, program jest dedykowany przede wszystkim do projektowania mostów małych i średnich. No, między innymi dzięki temu, że ma wbudowane możliwości związane z automatycznym definiowaniem linii czy też powierzchni wpływów zgodnie z wybraną normą, ale program możemy również śmiało używać jako aplikację do obliczeń związanych z przekrojami zespolonymi, do obliczeń związanych z konstrukcjami sprężonymi. W związku z tym tutaj takim obszarem zastosowania, który można sobie wyobrazić, to są również pracownie zajmujące się prefabrykatami, czy też no, biura projektowe, czy pracownie, które w swoich projektach mogą wykorzystywać konstrukcje sprężone. I tyle takiego tytułem krótkiego wstępu, tak aby nakreślić Państwu, do czego ten program bardzo ogólnie może być użyty. I przejdźmy teraz do pokazania już konkretnie w aplikacji, jak wygląda praca, jakie są jego charakterystyczne cechy. Zacznę może od pokazania ustawień związanych z samym projektem, z samym oczywiście projektem, nad którym będziemy pracowali. No pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to na pewno wybrać normę, na której będziemy pracować. Tu macie Państwo normy, które są do dyspozycji. Na tą chwilę nie mamy możliwości wybrania eurokodu z polskim załącznikiem krajowym. Natomiast jest do dyspozycji eurokod ogólny jako takie, taki normatyw, który również w Polsce obowiązuje. A więc zaczynamy od pokazania, od wybrania norm projektowych. Ja wybiorę eurokod. Kolejna sprawa. Ustawienia związane z preferencjami, w jaki sposób chcemy wyświetlać pewne, nie wiem, wyniki czy elementy konstrukcyjne w jakich kolorach. Ustawienia związane z wybranym takim szablonem projektowym. Tutaj możemy takich szablonów zdefiniować dużo, w zasadzie do każdego projektu oddzielnie, do każdej normy, w zależności od tego, jaka byłaby potrzeba i pomysł na projektowanie. W obrębie takiego szablonu projektowego możemy wybrać jego nazwę, zdefiniować jednostki, na jakich będziemy pracować w obrębie naszego projektu, jak również podczytać z bazy materiały, które będziemy używać. Proszę tutaj zwrócić uwagę, że do każdego materiału, tutaj nie wiem, czy to widać, powinno być wszystko widać. To może troszkę zmniejsza. O, teraz to mi uciekło. Do każdego takiego materiału, jeszcze chwileczkę, żeby to... O, mamy podstawowe informacje związane z charakterystyką tych wybranego przez nas materiału. Wykresy, które pokazują nam... Oczywiście mamy tutaj możliwość stosowania materiałów czy wybrania materiałów z bazy, no jak również ręcznie modyfikować parametry i tworzyć dowolny zbiór materiałów, na którym będziemy pracować. No to oczywiście wybierzemy
Eurocode i OK. I zaczniemy od zdefiniowania przekroju, czyli wybierzmy sobie nowy przekrój, data, tytuł, może nazwijmy ten nasz projekt. OK. Możemy sprawdzić. Jakie materiały domyślnie zostały jak gdyby dodane do naszego projektu. No, zostały dodane te, które zdefiniowaliśmy w szablonie projektowym. Oczywiście tutaj w tym momencie moglibyśmy tych materiałów zdefiniować więcej, dodać więcej. Natomiast taki szablon na pewno nam w jakiś sposób pozwoli usprawnić pracę. Zdefiniujmy przekrój. Niech to będzie jakiś najprostszy przekrój prostokątny. Niech to będzie, załóżmy, 40 na 80 cm. Ja to może odsunę, żeby coś było widać. Taka najzwyklejsza belka żelbetowa. OK. A jeszcze nie. Oczywiście musimy jeszcze zdefiniować materiał. Przypisać materiał do wybranej przez nas zbiórki. I kolejna zakładka. Tutaj proszę zwrócić uwagę, w górnej części mamy po kolei ułożone zakładki definiowanie materiałów, definiowanie przekroju i definiowanie zbrojenia. Tutaj mamy różne możliwości, w jaki sposób możemy zdefiniować zbrojenie. A może wrócę jeszcze do ustawień związanych z przekrojem. Może zmienię ustawienia tak, aby tutaj proszę zobaczyć, pojawił się na dolnym przekroju punkt. Tak, aby wycentrować tą naszą belkę w środku po prostu symetrii tej belki, tak aby układ, na którym pracujemy, był symetryczny. Dobrze, czyli przechodzę do zbrojenia. Tutaj zbrojenie możemy zdefiniować w różny sposób, po prostu definiując to zbrojenie od jakiejś powierzchni czy od jakiegoś naroża. No może zdefiniuję zbrojenie w taki sposób, że wskażę, no wybierzmy może jedno, niech to będzie jeszcze sprawdzę, czy na pewno mam wybrane. Tu wszystko się zgadza. Jest Eurocode. Eurocode. OK, to mi nie pasowało. I wskazujemy dwie powierzchnie, odsunięcie od tych powierzchni, czyli innymi słowy otuliny tego zbrojenia. No i dajemy dole. Zostawmy może dla tych domyślnych wartości. I w taki sposób możemy zdefiniować, załóżmy, pręty narożne. A następnie zmienimy sposób definiowania na taki, abyśmy mogli wstawić więcej prętów pomiędzy tymi prętami, które udało nam się zdefiniować. I wskazuję jeden,
drugi pręt, nie w ten sposób wstawiam liczbę prętów, którą zdefiniowałem w ustawieniach. To jest jedna z wielu metod wstawienia zbrojenia. W momencie wyjścia program automatycznie, wyjścia z tego modułu definiowania zbrojenia, program automatycznie usunie te pręty, które będą na siebie nachodzić, czyli tutaj nie ma takiego niebezpieczeństwa, że w jakimś miejscu będziemy mieli nałożone jak gdyby podwójne pręty. OK. No i przejdźmy do analizy. No niech będzie. Teraz coś tutaj. Coś tu jest dalej nie tak. Eurocode. Teraz cały czas nie mogę zmienić tych materiałów na eurokodowe. Nie wiem dlaczego. Jeszcze raz. Napiszmy ten przekrój. Pojawił mi się jakiś problem związany z przypisaniem normy. OK, spróbujmy może w takim razie zrobić to dla tej normy, dla której mam przypisane materiały. I tutaj jak Państwo widzicie, mam nadzieję, że widać, powinno być widać, mamy wyznaczone charakterystyki materiałowe dla takiego. Analiza związana ze skręcaniem belki. W tym miejscu mamy charakterystykę z uwzględnieniem prętów zbrojeniowych i z uwzględnieniem tylko tej części ściskanej betonu, a więc w tym momencie pręty zbrojeniowe i fragment ściskany beton. Czy na przykład część związana z uplastycznieniem przekroju. I to są analizy, które możemy wykonać na poziomie zdefiniowania i analizy przekroju w tym programie. Kolejny przykład, który Państwu pokażę, to przykład związany z definiowaniem belki. Okay. Próbujemy zmienić normę na Eurocode. Wybierzmy już po kolei. Jest Eurocode. Teraz powinno być wszystko w porządku. Coś mi się tam nie chciało odświeżyć. Proszę zobaczyć, mamy również dostępną zakładkę z przypiętymi normami.
tym przypadku eurokodami, który rozpisany ma, mamy dość szczegółowo pozycje, które pojawiają się w tych normach oraz współczynniki, jeżeli takowe są gdzieś wymagane. One są domyślnie przypisane takie, jakie są zdefiniowane w normie. Natomiast jeżeli byłaby oczywiście potrzeba jakiejś ręcznej modyfikacji, to każdy z tych współczynników jest, jest edytowalny i takie zmiany możemy śmiało tutaj nanosić. Dobra. Teraz próbujemy może zdefiniować belkę zespoloną, ale ze dźwigarem sprężonym. Może tak, tak to nazwiemy. Dobrze. Wybieramy typ rodzaju belki, jaki chcemy zdefiniować. No tak jak wspomniałem, my będziemy definiować belkę sprężoną, więc zostawiamy to ustawienia takie, jakie tutaj Państwo widzicie. OK. Materiały, podobnie jak w przypadku przekroju, domyślnie mamy podczytane no, do naszej, powiedzmy, takiej podręcznej biblioteki, te, które zdefiniowaliśmy w szablonie. Możemy dodać, możemy modyfikować na tym poziomie w zależności od potrzeb. No i zdefiniujmy może samą belkę. Dobrze, czyli zostawmy może belkę 20-metrową, tak jak tutaj jest przyjęte domyślnie. Zdefiniujmy może belkę, która będzie zmienna no na swojej długości, tak? No domyślnie jest oczywiście ustawiona jednolita belka. My tutaj spróbujemy taką analizę zrobić z uwzględnieniem pewnych faz powstawania dodatkowo tej belki. Załóżmy, że będziemy mieli dwie takie sekcje w obrębie tej belki. I poniżej, to na tej liście, którą teraz rozwinąłem, macie Państwo tutaj rozpisane krok po kroku poszczególne etapy, które musimy przejść, aby zdefiniować całą belkę. A więc zdefiniowanie przekroju, cięgien sprężających i zbroi. No to przejdźmy do definicji przekroju. Wybierzmy może tą pierwszą. Załóżmy z amerykańskiej bazy, wybierzmy przekrój taki i niech będzie, powiedzmy, taki. Oczywiście ten przekrój, który ja teraz zdefiniowałem, no jest przyjęty z bazy, ale on jest również w pełni edytowalny. Także jeżeli tutaj byłaby potrzeba zmiany geometrii tego przekroju, czy w ogóle zdefiniowania go na nowo, możemy taki przekrój stworzyć na zasadzie modyfikacji tego przekroju, który ja teraz stworzyłem. Możemy taki przekrój zdefiniować, na przykład narysować w programie AutoCAD, jeżeli jest nam prościej, i go po prostu importować, no, lub nawet na poziomie tutaj Design, po prostu zdefiniować go od nowa. Ja oczywiście posłużę się na potrzeby tej prezentacji gotowym przekrojem. Automatycznie program definiuje cięgna sprężające no, w jakimś tam domyślnym rozstawie. To jest oczywiście również w pełni edytowalne i tutaj mamy możliwość oczywiście zmiany. Dobra. I może, żeby stworzyć przekrój zespolony, to stwórzmy jeszcze taki fragment płyty żelbetowej. No niech ona ma, powiedzmy, tutaj szerokość 2 metry, wysokość 20 cm. Gotowe. Dobra.
A teraz przejdźmy do albo nie, może zostawmy jeszcze, zostaniemy jeszcze przy tej sekcji pierwszej, no ponieważ będziemy definiowali belkę złożoną z dwóch gdyby oddzielnych części, czyli w jaki sposób będziemy ją różnicować. Będziemy uwzględniali fazę, w jakich ta belka powstaje i belkę zróżnicujemy w ten sposób, że część tej płyty żelbetowej no, będzie wykonana jak gdyby w fazie pierwszej, część tej płyty żelbetowej w fazie drugiej, czyli tą pierwszą zostawmy zdefiniowaną i będzie wykonywana w fazie pierwszej. Natomiast przekrój drugi, proszę zobaczyć, ona będzie wykonana w fazie 1b, a może zmienić tutaj też nazwę, o, z małym powiedzmy b, czyli jedyna różnica, to tak naprawdę to jest faza wykonania. Może jeszcze wrócę do tej i żeby już było analogicznie z tym sekcją drugą. Kolejny etap zgodnie z listą czynności, które musimy wykonać. No to definiujemy, w jaki sposób te dwa, no powiedzmy, różne przekroje będą względem siebie zdefiniowane. Oczywiście, gdybyśmy wybrali niezmienny przekrój belki, czyli stały na pełnej długości, no to ilość tych ustawień byłaby odpowiednio mniejsza. Wybralibyśmy tylko i wyłącznie przekrój belki, no i zbrojenie, i to wszystko. Natomiast tutaj mamy jak gdyby jeszcze dodatkowy ten krok, ale istotne, że program nam pozwala na taki krok. Proszę zobaczyć, tutaj mamy do dyspozycji te fazy, które zdefiniowałem, to nazwijmy. No i zróbmy może to w ten sposób, że pierwsze 2,5 metra będzie ta pierwsza część. O. I kolejna część do końca już będzie wykonywana w drugiej fazie. Dalej, co możemy zrobić? O. Możemy zmienić kolor wyświetlania komponentów naszej belki w taki sposób, abyśmy no, łatwo graficznie byli w stanie rozróżnić, który element należy do której zdefiniowanej przez nas sekcji, czy innymi słowy, w której fazie będzie wykonywany. Dobrze, czyli to już mamy zdefiniowane. Kolejna rzecz, część związana z definiowaniem cięgien sprężających. No tu oczywiście moglibyśmy je zdefiniować zupełnie na nowo, moglibyśmy je zmodyfikować. No tutaj na tą chwilę zostawmy te ustawienia domyślne. I kolejny krok to definiowanie zbrojenia. Czyli dodamy nową pozycję zbrojenia. Może wybierzmy definiowanie zbrojenia względem powierzchni górnej naszej płyty. No załóżmy, tu linia dajmy 4 cm. A, tylko że dałem jedną. Może zmienimy tutaj na rozstaw. O, niech będzie co? 10 cm. O, ok. I w taki sposób mamy już zdefiniowany przekrój zespolony
z dźwigarem sprężonym i dodatkowo płytą żelbetową zbrojoną. Okej. Okej. No i ja może zapiszę zapiszę tą belkę. Może tak. Czyli to niech będzie belka 1. Powiedzmy. I drugą belkę, którą zdefiniuję, a którą później będę używał do przygotowania takiego już bardziej złożonego układu wieloprzęsłowego, no to będzie belka, która będzie miała odwrotnie zdefiniowane fazy, czyli jak gdyby z drugiej strony będzie ta krótsza część płyty żelbetowej, czyli zapiszę to może od razu pod nazwą belka 2. Możemy zmienić belka zespolona, powiedzmy 2 w nazwie projektu. I w zasadzie jedyną zmianę, którą muszę wykonać, z drugiej strony, czyli ta sekcja druga. I zapiszę to również. No dobrze. Może jeszcze powiem parę słów na temat obciążeń. Tutaj mamy do dyspozycji obciążenia, czy przypadki obciążeniowe zgodne z normą, którą wybraliśmy. Oczywiście w obrębie każdego przypadku obliczeniowego my możemy definiować takie obciążenia w sposób dowolny, o dowolną wielkość obciążeń, dowolną ilość zakładek w obrębie danego przypadku obciążeniowego. Także tutaj zupełnie swobodnie możemy obciążenia definiować w sposób ręczny. Jak również definiować obciążenia w sposób automatyczny, co pokażę za chwileczkę na przykładzie belki wieloprzęsłowej. No i przejdźmy do analizy. No to, co oczywiście tutaj mamy do dyspozycji, to są, no to jest ciężar własny plus siły ścięgien sprężających. Możemy wybrać przypadek, który chcemy przeanalizować, jaki typ oddziaływania nas interesuje. Po lewej stronie jest legenda, która opisuje nam według kolorów, które widzimy na wykresie, który, można tak powiedzieć, tak wykres odpowiada której wartości. Oczywiście mamy do dyspozycji, czyli możemy wyświetlić rezultaty, czy to w formie takiego pliku najprostszego tekstowego, no, czy też w formie takiej już bardziej profesjonalnej dokumentacji projektowej. I tutaj proszę zobaczyć, te elementy, czyli te ustawienia wszystkie, które ja definiowałem na początku, czyli nazwę mojego projektu, mojej pracy, nazwę tej konkretnej belki, to wszystko, co mam zdefiniowane, pojawia mi się tutaj
tej dokumentacji projektowej, także łatwo zlokalizować, jaki to jest element, no i nawet gdzie on jest u mnie na dysku zapisany. OK. Dobrze, to spróbujmy zdefiniować teraz belkę dwuprzęsłową. Sprawdźmy. Zmieńmy może na liniową analizę. OK. I zdefiniujmy geometrię, czyli model obliczeniowy w zasadzie naszej belki wieloprzęsłowej. No my dla uproszczenia ograniczymy się dla najprostszej belki dwuprzęsłowej. Niech każda z nich ma po załóżmy 20 częstwa o długości 20 metrów. OK. No i tutaj oczywiście możemy zdefiniować również sposób podparcia, czy też zmodyfikować, bo to, co tutaj Państwo widzicie, to są ustawienia domyślne. Dobrze. I ustawienia związane z samym przekrojem. Dajmy dodaj. No wybierzmy te nasze przygotowane przed chwileczką belki zespolone z dźwigarem sprężonym. Gdzie to ja zapisałem? Tutaj. Belka 1, belka 2. Czyli wybierzmy pierwszą belkę i przypiszę ją do tego naszego układu konstrukcyjnego. Wybiorę drugą. I również przypiszę do układu konstrukcyjnego. Proszę zobaczyć, po lewej stronie pojawiło nam się na liście informacja, że takie belki zostały przypisane. Tutaj mamy nazwę, którą zdefiniowałem w tytule. Czyli pamiętacie Państwo, tam jedną zdefiniowałem belkę zespolona, drugą belkę zespolona 2. Co nam to daje? Daje nam to to, że nasza prosta belka jest bezpośrednio, czyli ta, którą definiowaliśmy przed chwileczką, jest bezpośrednio w sposób no, taki ciągły połączona z naszym całym układem konstrukcyjnym. W związku z tym, jeżeli chcielibyśmy z poziomu, no to oczywiście mamy w tym momencie ten układ konstrukcyjny sprowadzony do naprawdę bardzo prostego przykładu. Natomiast przy bardziej złożonych elementach my możemy śmiało przejść do poziomu analizy pojedynczej belki i tam w sposób bardzo precyzyjny dokonać analizy związanej z wymiarowaniem, optymalizacją konkretnego elementu belkowego, ale z uwzględnieniem wszystkich wpływów, które dotyczą całej całej konstrukcji. Dobra, no to spróbujmy teraz zdefiniować jakieś obciążenia, no ale w sposób no, jakiś zautomatyzowany. No, oczywiście przypisywanie obciążeń no, w sposób ręczny to tutaj nie jest wielką filozofią i w zasadzie we wszystkich programach odbywa się to podobnie. To, co tutaj Państwo widzicie, to jest norma, informacja, jaką normę mam wybraną i według jakiej normy będzie definiowana obwiednia. No oraz zaznaczamy, jaki typ oddziaływań nas interesuje. Jeżeli zostałyby może te ustawienia domyślne, no i wykonajmy taką analizę. No i to, co tu Państwo teraz widzicie, to są obwiednie dla odpowiednio pierwszego przypadku GR1A,
Tu mamy dla drugiego. I możemy zobaczyć, jak też wygląda linia wpływu dla poszczególnych po kolei punktów. Każda belka została podzielona automatycznie przez program na jednometrowe odcinki. No i dla każdego po kolei punktu możemy taką linię wpływu wyznaczyć, podejrzeć. Taka linia wpływu dla momentów, czy też dla, załóżmy, sił ścinających. OK. To może przejdźmy teraz na drugą zakładkę. Gdzie tutaj poza tymi obciążeniami wynikającymi z tych takich automatycznych jakby ustawień i ciężaru własnego, możemy również na przykład dodać jakieś obciążenie zmienne, jakieś, w tym przypadku załóżmy, niech będzie to 3 km na metr. Dodatkowo chcemy uwzględnić, aby była analizowana wpływ gradientu temperatury i skurczu. Dobra, no i przeanalizujmy to w takim razie. OK. W pierwszej części nie, w momencie, kiedy definiowałem belkę, nie uwzględniliśmy tam analizy związanej z gradientem temperatury, stąd tutaj taka informacja, że takie parametry nie zostały dla tej belki zdefiniowane. No i możemy wyświetlić odpowiednie wartości dla poszczególnych przypadków, czyli tylko dla samego dźwigara, no i odpowiednio dla fazy 1A, 1B. Może zobaczmy też, jak to wygląda w postaci obciążeń, bo to też dużo daje, taka wizualizacja, żeby sobie wyobrazić, czyli mamy w tym momencie obciążenie ciężaru własnego od naszego dźwigara. Tu mamy fazę 1A, tu mamy fazę 1B. Oczywiście tutaj moglibyśmy odwrócić te fazy w momencie definicji belki. Zostało tak to przypisane i chodziło tylko o jakąś taką wizualizację Państwu, w jaki sposób możemy na poziomie rozplanowania belki również sterować tego typu ustawieniami. Może zobaczmy jeszcze sobie tu. O. I tak dalej, i tak dalej. I teraz z poziomu tej analizy, którą wykonujemy, możemy wrócić z tymi wynikami do naszej belki, którą zdefiniowaliśmy tam gdzieś wcześniej na początku. No, czyli wybierzmy sobie tą belkę pierwszą. Program tutaj wróci z informacjami o tych wynikach, które uzyskaliśmy do tej naszej belki, czyli tej belki zespolonej, którą tam na początku zdefiniowałem. No i tutaj musimy zdefiniować, co my chcemy przesłać, tak? Czyli pewne informacje oczywiście mamy również zdefiniowane na poziomie samej belki, tak? W związku z tym niech będą tutaj te dla odpowiednich faz, załóżmy też tą drugą. Co tam jeszcze? Może weźmy ten, bo to definiowaliśmy automatycznie. No i tutaj może weźmy z numerkiem 2. Czyli definiujemy przypadki obciążeniowe, a tutaj możemy zdefiniować, jakie będą nas interesowały automatycznie stworzone rezultaty dla konkretnego przypadku. No i tutaj zostawmy domyślnie te same. Tutaj zdefiniujmy na przykład moment maksymalny i minimalny.
A może. O, to może zrobimy tak. No tu jeszcze zrobimy dwa przypadki. Czyli tu nie będzie druga, to powiedzmy trzecia i trzecia. I tu też zróbmy maksimum, minimum. OK. No i spróbujmy to. Coś tutaj. Aha. OK. Ponieważ ja tutaj trochę zmieniałem, to przeanalizujmy to jeszcze raz. Tak, tak, aby wyniki były świeże. I teraz wyślijmy. Dobrze, jeszcze raz zobaczmy coś tutaj. Coś tu jest nie tak. Wszystko powinno się zgadzać. Jeszcze momencik. Tak, wyniki mamy zebrane w pliku tekstowym. Analogicznie możemy wyświetlić wyniki dla takiej dokumentacji w formie pliku PDF. Ale dlaczego tabelka? Może inaczej, spróbuję zrobić to. Nie będę teraz szukał, w którym miejscu popełniłem jakiś błąd. Może przeanalizuję tylko te obciążenia, przeniosę te, które zdefiniowaliśmy tutaj w sposób automatyczny. Mam nadzieję, że teraz to przejdzie. Co jest? Powinno się wszystko zgadzać. Tu wszystko jest. Może jeszcze tu spróbujmy. OK. No problem był z tym, tak przypuszczam, że nie miałem odświeżone wyniki obliczeń i pokazując Państwu i zmieniając tam różne ustawienia, program domagał się, aby po prostu jeszcze raz przeliczyć, przeanalizować dla danych, dla wszystkich konkretnych przypadków, no i wyznaczyć te wartości, które chcą wyeksportować. No i proszę zobaczyć, w tym momencie mamy dla... ten przypadek trzeci, który wysłaliśmy. Momenty siły ścinające. No i dalej możemy tutaj pracować i wykonywać jakieś analizy. No może spróbujmy jeszcze dokonać jakiejś zmiany. Czyli załóżmy, może zapiszmy to jako belka 3. Okay. Spróbuję zrobić jakieś zmiany. No nie wiem, załóżmy, jeżeli chodzi o cięgna sprężające. No powiedzmy, usuńmy. Tak, wszystko zostawmy, tylko te dolne. Okej. Okay.
Może zróbmy jakieś jeszcze zmianę związaną ze zbrojeniem. Edycja. No niech będzie, powiedzmy, nie wiem, jakieś to już takie bardzo absurdalnie grube pręty, no, żeby jakąś tą zmianę, żeby ona była widoczna. Dobra, i zobaczmy. Zobaczmy. No i widać. Zobaczmy tutaj. No to prawdopodobnie nic nie będzie, ponieważ temperatury nie analizowaliśmy. Tu są tylko i wyłącznie ustawienia normowe. Okej. No to zróbmy dla samogranicznego myślności. Może spróbujmy tego trzeciego przypadku. A może dokonajmy taką zmianę. Tutaj mamy zmianę dokonaną symetrycznie. Jak Państwo widzicie, no jesteśmy po tej zmianie związanej z ciemnami poniżej naszego limitu, czyli poniżej granicznych wartości. No spróbujmy może dokonać jeszcze takiej jednej modyfikacji, w której załóżmy nasze zbrojenie. No załóżmy, skrócimy tylko do takich 5-metrowych prętów. No i zobaczmy, jak to będzie nam tutaj wpływało. No tutaj decydującą oczywiście wartością powinny być cienia sprężające, natomiast no widać różnicę, która pojawia się po dwóch stronach. I analogicznie możemy wyświetlić rezultaty w formie takiego pliku tekstowego albo no, taką bardziej rozbudowaną w formie pliku PDF. OK. I tyle, jeżeli chodzi o tą część związaną z definiowaniem i obliczeniami związanymi z belkami i definiowaniem przekroju. I na koniec chciałem Państwu pokazać już definiowanie takiej strukturze bardziej rozbudowanej dla takiej konstrukcji bardziej złożonej. No może na początek zmienię teraz normę na normę amerykańską. Ja tu będę korzystał na przykładowych plikach Autodesk. Zmienię ustawienia na szablony, na szablony związane z wybraną przeze mnie normą. Analogicznie wszystkie ustawienia związane z jednostkami, materiałami. Dobrze. No i wczytam
wczytam plik. Czyli ten plik. Jak Państwo widzicie, jest zdefiniowany taki no, dość prosty most, można powiedzieć bardziej nowy, wkładka dwuprzęsłowa. No, większość elementów no, jest tutaj już zdefiniowana. Jak Państwo widzicie, są i zdefiniowane elementy konstrukcyjne i przypisane elementy belkowe, przypisane trasy, po których będą przykładane obciążenia. A więc no, jak gdyby model już jest przygotowany do dalszej analizy. A to, co Państwu chciałem teraz pokazać, to definiowanie powierzchni wpływu dla takiego no, przykładowego modelu. Wybieramy definicję oczywiście powierzchni wpływu, wskazujemy miejsce, dla którego, czy punkt, innymi słowy, dla którego taką powierzchnię wpływu chcemy wygenerować. Analiza i gotowe. I w takim, może takim ujęciu 3D to będzie bardziej czytelne. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Dobra. Czyli zrobiliśmy dla punktu. Teraz spróbuję analogicznie zdefiniować dla całej belki, czyli wybieram cały element belkowy. Program automatycznie wybierze wszystkie węzły, które znajdzie, które są przypisane do takiego węzła. Analiza. I gotowo. I zobaczmy może w takim ujęciu, jak to tutaj wygląda. Czyli odpowiednio linie wpływu dla wybranych po kolei przeze mnie punktów. I dokładnie tak samo mógłbym wykonać na poziomie takiej definicji i analizy powierzchni wpływu dla jednego punktu, jak dla całej belki, gdzie tak naprawdę mam tutaj automatycznie wybrany cały zestaw punktów. No możemy wybrać czy zdefiniować powierzchnię obciążenia, czy jak gdyby zoptymalizować. W innym słowie program wybiera te miejsca, dla których rozłożenie obciążenia wygeneruje najbardziej niekorzystne wartości wybranej przez nas, wybranego przez nas, poszukiwanego przez nas parametru. Tak, w tym przypadku ja mam tutaj zdefiniowany moment zginający, no ale równie dobrze no, mógłbym zdefiniować inną wartość. O, musiałbym to wyłączyć, żeby Państwu pokazać, za chwileczkę pokażę. I dla poszczególnych przypadków, proszę zobaczyć, obciążeniowych, mamy odpowiednio zdefiniowane takie powierzchnie. I to, o czym przecież mówiłem, tutaj domyślnie mam zdefiniowaną wartość, jest moment zginający dodatni. Moglibyśmy oczywiście siłę, na przykład czy to ścinającą, czy osiową, wybrać jako taką wartość, która nas interesuje, na przykładku takiego elementu belkowego. No, moglibyśmy oczywiście wybrać tę wartość, a może tu jeszcze zmienimy ujemne. No i zobaczmy teraz, jak to będzie wyglądało od drugiej strony.
Dobrze. I tutaj w zakładce Base Gloves macie Państwo zebrane kombinacje obciążeń wyjaśniowane w taki sposób. No tego jest dość sporo. Jak Państwo widzicie, tutaj możemy przeanalizować, jakie przypadki obciążeniowe wchodzą w skład poszczególnych kombinacji. OK. Dobrze. Przeanalizujmy. Na koniec jeszcze ten model. I program oczywiście oblicza dla wszystkich zdefiniowanych przez nas przypadków obciążeniowych, stworzonych automatycznie kombinacji. Dobra. I spróbuję jeszcze wyświetlić wyświetlić może odwiednie dla belki. W tym przypadku dla tych wybranych belek. Niech będą tylko maksima. Może spróbuję wyselekcjonować jakąś jedną. Okay, jedną belkę przykładową. I poniżej oczywiście macie Państwo zebrane wartości, wyświetloną wartość maksymalną. To tyle z mojej strony na dziś, jeżeli chodzi o program Autodesk Structured Bridge Design. Chciałem Państwu na dzisiejszej prezentacji przybliżyć ten program, jakie są jego główne funkcjonalności, czym on się charakteryzuje, gdzie może być zastosowany i jak wygląda, no tak bardzo, bardzo ogólnie, praca w tym programie. Mam nadzieję, że udało mi się Państwa zainteresować tą aplikacją i że będziecie chcieli pogłębić wiedzę na temat tego programu i że docelowo taki program byłby dla Państwa użyteczny, potrzebny. Zapraszam do kontaktu z Państwa opiekunami handlowymi, z firmami, które dostarczają Państwu programowanie o dodatkowe informacje. Dziękuję bardzo za razem spędzony czas. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę o wpisywanie takich pytań na czat. Pojawiło się pytanie, czy ten program dostępny jest w polskiej wersji językowej. Nie, niestety nie jest dostępny, jest dostępny w angielskiej wersji językowej.